Witamy wszystkich na kolejnej wyprawie z cyklu rowerpomaga.pl. Tak oto to wygląda. Każdy kilometr dla dzieci z domów dziecka. A my jesteśmy gdzieś w Czechowicach, Dziedzicach na Podraju. I tam widać kościół w Miliardowicach z okolicą. Tu są domy. No i Ligotę widać. Kościół w Bronowie i szkoła w Ligocie, cmentarz. Kościół w Ligocie i na dalszym planie kościół w Iłownicy. I widać kępę rudzicką z kościołem. Poniżej jest Wendelin. No i widać góry. Góry, które są już na terenie Czech. No i najsłynniejsza góra w czasie naszych wypraw, oczywiście Łysa Hora i kościół w Łazach. Na jej tle. I Łazy, tam Bielowicko, Wieszczęta, tamte rejony widać. Góry Moravsko-Śląskie, teraz już Beskid Śląski, Mała Czantoria i Wielka Czantoria z wieżyczką. Tak jest. No i Beskid Śląski, tutaj Poniwiec widać, Równica. I te góry, Grupa Klimczoka, Błatnia, Szyndzielnia. Bunkier pod wzgórzem Trzy Lipki. Fortyfikacje Armii Kraków. Co innego mówisz? Panorama Bielska-Białej. Z kamieniołomem w kozach. Naprzeciwko kamieniołu. Tam jest chyba mieszka. Tam jest chyba blisko, nie? A tam gdzie jest ta szkoła? Szkoła jest tam. Po tym niebieskim. Tak. Nie, tam, po tym żółtym chyba. Nie. Zobacz, tam żółtym jest. A nie, tam jest Kopernik. A tam na lewo jest nasza szkoła. Ojej, patrz. Ławeczkę? Widać masyw Pilska. Stok narciarski na Dębowcu. Szyndzielnia. Daleko za mgłą widoczne szczyty Tatr. Słuchajcie, to już Czechowice, Dziedzice. Szkoła, zespół szkół technicznych i licealnych, o ile dobrze pamiętam, imienia Stanisława Staszica, gdzie miałem okazję być uczniem tej szkoły. Najpierw zawodówka, a potem technikum. I tak mi się wydaje, że technikum to były najlepsze czasy tej edukacji. Bo tam poznałem Michała. To już Pszczyna. Słuchajcie, już są my gdzieś w okolicach Czarkowa, Las Kobiórski. Michał już pojechał do chałupy. A ja chcę dobić do setki, bo na razie jest na 64 km. Mówią, że od muzyki piękniejsza jest tylko cisza. Słuchajcie, to już linia kolejowa. Na trasie Pszczyna-Żory, gdzieś w Kobiórskim
lesie. No a tutaj jeszcze widać to, co działo się 8 lipca 2015 około godziny 5 rano. Wichura, trąba powietrzna i efekty. Słuchajcie, mimo tego, że jest niedziela, żniwa trwają w najlepsze, a Kościół katolicki udziela dyspensy do pracy w niedzielę, bowiem ważna jest pogoda, że zboże jest suche, a z tego zboża przecież będzie mąka i chleb. A to już druga strona zbiornika Łąka w miejscowości Wisła Wielka. W rzeczce tu, te okolice. Słuchajcie, roztomili to już krajowo jedynka w Szczynie na granicy z Goczałkowicami. Widzicie ruch spory, dlatego zawsze mówiłem, że fantastyczną alternatywą jest rower. No nie stoi się w korkach. Takie oto ciekawe zjawisko w Goczałkowicach na niebie. Coś, jakiś fragment tęczy. No proszę. Jest tak, że on nie słucha nigdy mnie i myślami biegnie gdzieś, a ja nie mogę go dokonać. Thank you.
a za tydzień wyprawa do Częstochowy. Fundacja Arka. 120 km.